Boże, jesteście! Dzięki Bogu! No co tak długo? Tak już jest raz hardcore. Nie ma go! Spóźniliśmy się. Cicho! No, on... Czekaj! Stój! Ja pierdolę, kurwa! Co to jest? Czego szukasz? Innego wyjścia. Mike, brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. Em, co to za rzeczy? To coś zabrało go do kopalni. Byłem tam. Przesrane. Z pół wieku temu nastąpiło tąpnięcie i górnicy chyba tam utknęli. Em, co to jest? To jest nasze schronienie, Em! Proszę! Kurwa! Nie dam rady. Boże. Dobrze zrobiłeś. Miejcie ją na oku. Niedługo wrócę. Okej, co do... Dzień dobry, albo dobry wieczór, zależy od tego, jak się ten film, was witam. W 9 dniu naszego maratonu i przedostatnim już tak dniu i maratonu odcinka też z gry Until Dawn. Wracamy z sanatorium, żeby dostać się do jaskini, żeby po prostu znaleźć Josha i odzyskać klucze do kolejki górskiej, czyli nowej, to pewnie jedno i to samo. A ja bym miała zawsze się połączyć. Wrócimy do samego sanatorium, pokrótce, tylko przez sanatorium dojdziemy do właśnie tych jaskiń. Do tego szybu. Także no. Tutaj lekko się wracamy. Jasny gwint. Co się stało z wilkami? Tam coś jest, chyba jakaś brońka leży. Ma w ogóle maczetę? Mam maczetę zapisaną na dupie. Dobra. Trzeba będzie się dostać jakoś tam do tego zamkniętego. Znaleźć wilki. I mamy tu otwarte. Co to znajdziemy do tego jeszcze? Nie wiadomo. No, chyba tutaj mig. Chyba czerwoniutki. No tak średnio. Mike i Wendigo było. Byłem zagrożeniem. No wiem, że Wendigo jest zagrożeniem. Ja cię sunę. Zawalone. Tu nie mam po co iść. A tu schody są. Uf. Co, ty ich nie widziałem chyba. Będziemy sobie na schody. Dziurską. Ech.
Teraz tylko wideł i wieśniaków mi trzeba. To wiesz. Ale się ładnie zera od razu. Skitraj sobie latarę, bo po co będziesz miał nową małą baterię. Tak, weź sobie szelców. I wiesz. Dwururę. A, nada się. Kurwa, człowiek, przecież to jest ręczne działo. Patrzcie to. A otwarte! Oho! Oho! Pewnie sobie z reklami nie było. Chyba nie w szoku jest. Da. No i patrzcie teraz. Żemy dwururę. Ale dźwięk to ładny akurat dalej. Ty dwururę. Pieseł! Hej, maleństwo. Piesełek. Cieszysz się, że mnie widzisz, co? Hej. Miałem nadzieję, że cię znajdę. O, dobry piesek. Dobra, staruszku. Idziesz ze mną. No, dobra. Piesek z nami idzie. Plan jest taki. Widziałem mapę tego miejsca, więc nie pobłądzimy. Powinno dać się przejść przez psychiatryk prosto do wyjścia z kopalni. Myślisz, że damy radę? Tak, damy lepiej radę. Lepiej bym tego nie ujął. Dobry piesek. Ja się cofnę, bo to są jakieś pokoiki chyba. Te? Nie dawało mi się. Dobrze, to idziemy z piesemkiem. Staruszku, chyba tu utknąłem. No dobra, raz się żyje. Dzięki. Byłeś wciągnął brzuch. Widzisz? Jednak się wcisnąłem. Nieźle, co? Na razie spokój, a to powinien być tak, że będzie spokój, spokój i potem 400 milionów będzie go naraz, więc... Czy tak pewnie będzie? Coś tu jest w górę, zobacz. Chryste panie, co ja się kurwa wpakowałem? Nie wiem, jak. Grube pancerne drzwi. Jak zryci byli ci goście. Troszkę byli, no. Co się działo? To jest chore. Hmm.
O kurwa, widzisz się damo? Przychodzi skurwysyn, jeden. Będzie? O chuj. No chuj. W dupę jeża i kanclerza, to jakiś kurwa kosmos. Na silnimi między, jak wskazuje ten przybiegany. Te przemiana. Kurwa, gdzie jest? Ja pierdolę. Kim jest ten koleś? To jest chyba tu... Sorry, stary. O chuj, trochę pole posiedzi. Aha, no dobra. Odwracamy się. Chyba tu już nic nie zobaczymy. Spierdalamy. Tam nie powinniśmy iść. Ha? Nie, no pochybę jest, jak to będzie gdzieś szczur jest. Kaszel samolot. Jebany szczur! Ha? Miło był chujku jeden? Maceta, właśnie. Wyłaś! On!
kolejny chuj. Gdzieś te kraty jakieś kurwa znajome. Co? Są. Możliwe, że w jakimś totemie nie widzieliśmy. Bo wątpię, że tu przechodziliśmy. Ten był. Kiedy to głowa się skończy? Tak. Jakiś mały koszmar. Dokładnie tak. To. Nie wszyscy naraz. Wystarczy dla każdego. A? Cholera. Okej.
No piesku. Skakuj. Wszystko gra. Spoko, dobra. Widzimy się po wszystkim, ha? Piotra 06, nie, 516. Nie, nie zostawimy cię, Chris. Idziemy wszyscy razem. Najwyżej Mike poczeka. Zostawimy ciebie. Chodź, Christopher. Kurwa, dalej? W sumie ten... Kurwa, ciekawe, chuj oni robili tak tunel. Naprawdę się, kurwa, jestem ciekaw. Potem? Tylko jaki? Zagrożenie. Trochę chujnia. Musiał je zamknąć, kurde. Nie no, musi być jakaś inna droga. Tu jest. Hej, hej! Może tędy? To znaczy, no, to próbujemy? Innej opcji chyba jednak nie mamy, co? Chyba nie. Co ty robisz? To jest naprawdę ostatnie miejsce, w którym chciałabym teraz być. Masz być też w trumnie. Albo 2 metry pod ziemią. To kto przodem? Wybieraj. Wpakuj się tam. Nie jest źle. Jak myślisz, to tunel do sanatorium? No raczej, że tak, bo niby dokąd? Już powiedziałem, tak? Bo kurwa, świętego Piotra. Bo tam będzie winna w pewnym momencie. W postaci kurwa Wendigo. Chris, wiem, że jest z tej strony, ale musimy się streszczać, okej? Staram się, aż. Kurwa, daj dla chłopa. Odpocząć, wyrozumiała bądź. O.
Hej, chyba powinniśmy to zamknąć, nie? No ale jeśli coś za nami lezie? Tak, spoko, zamykaj. Ale czas nas goni. Dołączysz za moment, proszę? Tak. Idziemy, dogonimy ich, nie? No kurwa, tu jeden tu. Prawie tak jak się w Minecraftcie kopało. Halo? Kto tam? No kto? Jessica? To ty? Luis, zbadamy głos. To jest jakiś obłęd. Jessica! Jessica, czy to ty? Brzmi to na... Co to? Brzmi to na Jessica, ale... O Boże... Nie. Przypomnijcie sobie jedną część dziennika, że Wendigo potrafią naśladować głosy swoich ofiar. Także... Ja tego nie tworzę, ale kurwa. Ja spierdam. Ludzie, tak się cieszę, że was widzę. Dobrze, że nic ci nie jest. Szlak trafik, za cholery się tam nie dostaniemy. Nie, chyba dam radę. To coś jak ścianka wspinaczkowa. Ja idę dalej. W schronisku będzie bezpiecznie, ja idę po Majka. No. Powodzenia! A widzieliśmy to koło. Jezu! O chuj!
takim momencie, kiedy ja akurat idę po tych schodach. Rurka jak rurka, lecz to prędź bardziej. Echu. Na przykład? Tak! Czyli jest okej! Tak. Co ty tu robisz swoją drogą? Chciałam cię ostrzec przed Wendigo. Już nie musisz. Poszukajmy wejścia do gniazda tego kutasa. Dokładnie. Dobra. Dobrze tak. No, koniec 9 odcineczka, jutro będzie ostatni. Tu się zaktualizowało. Dobra. Tak, czyli o, zajścia mamy wszystkie, się udało zabrać. Jutro będzie ostatni odcinek naszego maratonu superaśnego. Dzisiaj już zakończy się, zakończymy jakby ten koszmar ludzi z Haunted Dawn, tak. No, zabrakło nam akurat tu trzech chyba rzeczy, tak, trzech. I totemów niestety nie będziemy mieli całych śmierci, ponieważ no... Jakbym poszedł na tych schodach prosto, to bym znalazł ten ostatni. A niestety skręciłem lewo i już nie będzie. Daliśmy jeden brązowy. I dwa. Czerwone. Tak. No. Ogólnie te totemy są potrzebne, żeby otworzyć tą historię, którą widzicie tam poniżej. Ale no nie wiem, czy będzie nam dane to. Ponieważ no nie mamy jednego tego. A jeszcze sobie efektu metra. Nie mamy jednego, to nie będziemy mieli jednego temu. A właśnie. Ashley zostawiła Chrisa. Ashley podążyła za głosem, Ashley dołączyła do reszty i Chris był bezpieczny. Coś tu jeszcze się... Zobaczyć, czy ktoś więcej tu się zmieniło. O! Mike odciął sobie palcem, jak miał wciąż spadaną maczetę. Mike znalazł inną drogę przez sanatorium. Sam uratował Mike'a w kopalni. O, i tu... Wilk przeprowadził Mike'a przez sanatorium. Nowy przyjaciel Mike'a przeżył. To chyba tak... to wszystko. To też... O, tego jeszcze nie mamy. Tu chyba też... Chyba tyle. Dobra, to jest na koniec tego odcineczka 9, przedostatniego. Jutro ostatni dzień maratonu, finał serii, także zapraszam. Trochę będzie wcześniej niż 20, jak mówiłem w poprzednim odcinku. A jeszcze nie, pewnie może 16. To będzie, nie wiem, jaki dzień. Szybki kalendarz. Piątek. Piątek 16 będzie. Tak, także... No, jutro finał, także siema, na razie, cześć.